Ojciec Święty Jan Paweł II to człowiek modlitwy. Z kimkolwiek z jego bliższego otoczenia rozmawiało się i pytało się, kto to jest papież, mówili, to jest człowiek, który się modli. W listach, które otrzymywałem od Jana Pawła II, było bardzo wiele o modlitwie. W każdym liście wspominał albo o sensie modlitwy, o jej znaczeniu, albo dziękował za modlitwy, albo o nie prosił, albo obiecywał modlitwę w intencji tych, których papieżowi polecałem. I teraz, kiedy patrzy już na nas z okna Ojca Niebieskiego, trzeba mniej może myśleć o jego postaci ziemskiej, która oczekuje obecnie na zmartwychwstanie, a właśnie o tych myślach, o atmosferze, o wyzwaniu, którym był dla świata, bo przecież mówili o nim dziennikarze liberalni, zaskoczeni, przecież on żyje tak, jakby Bóg był. Aha, bo Bóg jest. Teraz jakby to zrobić, żebyśmy wszyscy też żyli tak, jakby Bóg był. I to nie tylko w czasie wielkich uroczystości, jesteśmy w Kościele, na mszy świętej, ale zawsze. W domu, w czasie zabawy, rozrywki, według świętego Pawła, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko czynicie na chwałę Bożą. Nie chodzi o takie napięcie nerwowe, jak to u niektórych skrupulatów się dzieje, że ojej, muszę, niczego nie muszę, ja chcę, ale się wiem, że Pan Bóg mnie kocha i ja staram się, jak potrafię Pana Boga kochać, no to wtedy jest jasne, że z tym, kogo się kocha, pragnie się rozmawiać. To musi być Twoja modlitwa. Oczywiście trzeba się jej uczyć, tak jak dziecko małe uczymy jedzenia, uczymy ładnego siedzenia, zachowania się, przywitania, dobrych, ładnych słów. Tak samo trzeba uczyć się dobrych słów do Pana Boga, żeby to nasze wnętrze, które ku Niemu jest nastawione, umiało się pięknie ku Niemu wyrazić, a jednocześnie, żeby było świadectwem. Nie po to, żeby się popisywać, jak to ja się modlę, bo tacy są troszkę przez Pana Jezusa postawieni pod ścianą. Nie stawaj na rogach, nie pokazuj, jak to się modlisz, ale módl się w ukryciu. A jednocześnie człowiek modlący się z całą pewnością jest świadectwem. Zachęcam i siebie samego, i wszystkich tych, z którymi się w tej chwili na tej drodze spotykamy, żebyśmy się modlili. Tak, msza święta niedzielna, pacierz rano wieczorem, anioł pański też, do którego odmawiania Ojciec Święty tak bardzo zachęcał i dzisiaj jeszcze wciąż przy aniele pańskim też i o nim pamiętamy. Modlimy się, żeby on był teraz naszym pośrednikiem, ale może takie modlitwy, które często idą w zapomnienie. Dlaczego nie przyjść na nieszpory? Dlaczego nie przyjść dzień powszedni na mszę świętą, gdzie się dzieje bardzo ciekawa, wielka rzecz, jaka moc z Eucharystii, ze Słowa Bożego i z samego faktu, że Panu Bogu coś więcej poświęcę. Moim apelem mnicha benedyktyńskiego, a benedyktyni zawsze wiele czasu poświęcają modlitwie, najważniejsze, żebyśmy się modlili. Życie karmelitanki bosej oddane na własność Bogu i ukryte przed światem, za murami i kratami klasztoru, ma jasno określony cel. Modlitwą i cierpieniem wspomagać kapłanów, wspomagać Kościół w jego misji. Rozmodlonym przez Ducha Świętego sercem obejmować każdego człowieka. Wszystko i wszystkich nieść Bogu. Dla wszystkich wyjednać łaskę otwarcia na miłość Bożą, na zbawienie. Ale nawet gdyby nikt na świecie nie potrzebował naszej modlitwy,
i tak życie karmelitanki bosej nie straciłoby sensu, bo modlitwa ma wartość sama w sobie. Modlę się, bo do modlitwy przynagla mnie miłość. Modlę się, bo chcę się spotkać z Bogiem żywym i prawdziwym, z Bogiem bliskim, z moim najlepszym przyjacielem, z tym, o którym wiem, że mnie kocha. Być karmelitanką to pozwolić się porwać tajemnicy tej miłości. Dążyć do tego, by całe moje życie było chodzeniem w Bożej obecności, by stało się nieustanną modlitwą, by przemieniło się w miłość. A jak doszło do tego, że modlitwa stała się czymś tak ważnym dla mnie? To był rok 1983. Byłam w trakcie studiów. Nie byłam osobą zbyt pobożną. Nie naprzykrzałam się Panu Bogu. Marzyłam po prostu o założeniu rodziny. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie odezwał się w moim sercu Boży głos. Chcę, żebyś była zakonnicą. Nie byłam zdolna od razu odpowiedzieć Bogu. W podjęciu decyzji bardzo pomogła mi lektura Dziejów Duszy. Świętej Teresie od Dzieciątka Jezus udało się przekonać mnie, że wcale nie muszę rezygnować z moich marzeń o miłości, bo w Karmelu czeka na mnie Jezus i Jego miłość. Przerwałam więc studia, zostawiłam wszystko i ukryłam się za tymi kratami. Odtąd życie modlitwy i kontemplacji jest moją pasją. Mam na tej drodze wspaniałych przewodników, świętą Teresę od Jezusa, świętego Jana od Krzyża. Mam wspólnotę i przyjaciół, którzy podobnie jak ja, mają tylko jedno pragnienie – dojść do zjednoczenia z Bogiem. To znaczy już tu na ziemi całkowicie upodobnić się do Niego przez miłość. Wiem z doświadczenia, że drogi modlitwy nie są łatwe, ale prowadzą do takiego szczęścia i do takiej wewnętrznej wolności, jakich istnienia wcześniej nawet nie przeczuwałam. Uniwersalnej recepty na dobrą modlitwę nie znam. Myślę, że czegoś takiego po prostu nie ma. Każdy człowiek, modląc się, przeciera swój własny szlak. Pielgrzymka jest dość specyficznym rodzajem modlitwy, rodzajem, może powiedziane inaczej, formą modlitwy. Jest modlitwą szczególną i przez Ojca Świętego umiłowaną. Przecież tyle razy pielgrzymował wcześniej do Kalwarii, do Częstochowy, pielgrzymował po całym świecie. Papież pielgrzym. To również doceniają ludzie młodzi. Miliony osób co roku pielgrzymują do Częstochowy, do Guadalupe, do Lourdes, do Fatimy, do wielu sanktuariów maryjnych. I my w tej formie chcieliśmy właśnie być wierni przez taki pomnik żywy ku czci Ojca Świętego, prosząc o beatyfikację Jego i kanonizację. Pielgrzymujemy głównie z tego powodu, że jesteśmy z tej parafii. No i to jest jubileusz też naszej parafii, w której wychowujemy się. Ja się wychowuję prawie od urodzenia, jestem związana. I w ogóle jesteśmy związani z pielgrzymką krakowską, z grupą 15, prowadzoną przez księży Salezjanów. Ja pielgrzymowałam 9 razy. I bardzo nam odpowiada taki sposób modlitwy, troszkę może pokazywania, że się publicznie pielgrzymuje do Częstochowy. W tej chwili nie pielgrzymuje do Częstochowy pieszo ze względu na Gabrysię, bo jest za mała. Ja myślę, że atmosferę modlitwy, jak i zamiłowanie do tego sposobu spędzania życia wynieśliśmy z domów naszych rodzinnych. Rodzice nas wychowywali w modlitwie.
No i teraz chcemy, żeby nasze dzieci też dorastały, Gabrysiu, dorastały w takiej atmosferze, żeby wiedziały, że jesteś poza tym światem, ktoś nas wspiera. Ja osobiście byłem ministrantem, lektorem, udzielaliśmy się w duszpasterstwach akademickich i nie tylko. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci, Gabrysia, córka mojej siostry, a potem moje, kiedyś w przyszłości, też w takiej atmosferze dorastały, bo to jest bardzo cenna rzecz. Na tą pielgrzymkę poszłam, bo chciałam się pomodlić o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła i też właśnie dlatego, bo to jest ta pielgrzymka śladami Ojca Świętego i bardzo się cieszę, że mogę być w tej parafii, w której Ojciec Święty się modlił, gdzie mówił, że właśnie tam swoje kapłaństwo ugruntował. Pielgrzymka oprócz słów, oprócz rozważań, które możemy jakby dokonywać w domu, w kościele, w jakiejś kaplicy, na łonie natury nawet. Oprócz tego niesie ze sobą trud, wysiłek, zwiększony wysiłek niż normalna modlitwa i może dlatego jest bardziej intensywną modlitwą, bardziej intensywnie przeżywaną. Na pewno również miłą Panu Bogu na cenę świętszej, do której często przecież pielgrzymujemy z taką radością dochodzimy i mimo zmęczenia odchodzimy radośnie. Taką prawdziwą, żarliwą modlitwę poznałam przez apostolstwo modlitwy. Jest to formacja, która uczy tej modlitwy, jak spotkać się z Bogiem na modlitwie. Nie z obrazkiem, nie ze sobą, ale właśnie z Bogiem osobowym, z moim przyjacielem, z moim Stwórcą, Ojcem, który jest miłością. I który w tym momencie obdarza, przekazuje mi to, co dla mnie najlepsze. Duchowość apostolstwa modlitwy można wyrazić w dwóch słowach. Kochać i służyć, czy też modlić się i służyć. Jest to duchowość, której usiłujemy i sami uczymy członków apostolstwa modlitwy odpowiadać na tę odwieczną miłość Boga miłością naszych serc. No, ta miłość Boga została nam ofiarowana właśnie w sercu Jezusa Chrystusa. Apostolstwo modlitwy jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy współpracują z lokalną władzą Kościoła. W Krakowie urządzamy spotkania już nie tylko dla siebie, dla apostolstwa modlitwy, ale dla wiernych w każdy pierwszy piątek miesiąca w naszej bazylice przy ulicy Kopernika 26. Te spotkania trwają przez całą noc. Prowadzą je z reguły ludzie świeccy z naszych ognisk apostolstwa modlitwy. Niech duch tej modlitwy zagości w naszych sercach i przenika także nasze modlitwy. Organizujemy jednocześnie w Krakowie, tu w Łagiewnikach, rekolekcje. Odbywają się one właśnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Spotkałem apostolstwo modlitwy pewnie nie przypadkiem. Dlaczego apostoł modlitwy? Nie zastanawiam się dlaczego. Każda grupa jest wspaniała, jeżeli tam jest modlitwa. Jest dużo grup w parafii, a ja akurat dobrze się czuję w apostolstwie modlitwy. Ponad wszystkim jest to wezwanie, by całe nasze życie było eucharystyczne. Przy kuchni, przy garkach, przy prowadzeniu samochodu, wszędzie. To jest nasze zadanie. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie.
i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie. Dziękować Ci, Panie, i śpiewać psalm Twojemu imieniu i opowiadać rano Twoje miłosierdzie, a w nocy wierność Twoją przy dziesięciostrunnej harfie i lutni i dźwięcznej cytrze. Kochany Panie Jezu, oddaję Ci moje serce. Nie jest ono wielkie, ale pragnie Cię kochać ze wszystkich moich sił. Weź je, Panie Jezu, i spraw, aby było ono dobre, wolne od grzechów i coraz bardziej podobne do Twojego najświętszego serca, którym ogarniasz cały świat. Amen.